Zbieramy włosy dla Fundacji Rock and Roll, która bezpłatnie, współpracując z firmą perukarską, wykonuje peruki dla osób po chorobie onkologicznej nowotworowej. Fajnie, jeśli są to włosy naturalne, nie farbowane. Mogą być farbowane, ale nie rozjaśniane, stąd w sumie duże zainteresowanie i my też chcemy trafić do młodych osób, bo one jeszcze nie farbują włosów. O akcji dowiedziałam się z ogłoszenia na moim profilu na Facebooku mojej szkoły i dzięki temu podjęłam decyzję, żeby się zapisać tutaj i oddać te włosy. Chciałam, żeby po prostu chore dzieci cieszyły się z tego, że mają włosy. Też dostaliśmy dużą pomoc kiedyś, jak córka zachorowała na cukrzycę typu pierwszego. Dużo osób nam pomaga i w tym momencie się też zdecydowała pomóc innym osobom. Minimum 25 cm musi być, no i żeby stworzyć jedną perukę, to około 6 dziewczynek trzeba obciąć, więc naprawdę dużo tych włosów potrzeba. Stąd taka wzmożona akcja. Czuję się fantastycznie, jest to druga edycja i już z tamtego roku mam takie doświadczenia, że naprawdę wszystkie osoby, które tutaj są, wiedzą, po co to robią. Dzień wyjątkowy, Dzień Kobiet. Cały rok jako koło wolontariatu pamiętamy o osobach, które są potrzebujące, natomiast w Dzień Kobiet nie mogło być inaczej. Pamiętamy przede wszystkim o dziewczynach i kobietach.